Cześć moi kochani, dzisiaj chcę podzielić się z Wami moją nowością do usuwania owłosienia. Ja stosowałam zawsze maszynki do golenia i były to zazwyczaj maszynki do golenia męskie, które podkradałam tacie. W moim przypadku było tak, że ja nigdy nie mogłam mieć nowej maszynki do golenia, dlatego że każdą nową maszynką się zacinałam, robiłam sobie rany, tak więc zawsze wolałam przejmować takie maszynki po tacie, gdyż mój tata ma bardzo twardy zarost i bardzo szybko twierdził, że maszynka już się nie nadaje do użytku, kiedy to dla mnie akurat dopiero rozpoczynała swoją karierę, tak jakby. Tak więc to była moja depilacja, czyli golenie się maszynką po prostu. Później przerzuciłam się na depilator. Miałam próby z depilacją właśnie depilatorem. Zrobiłam takie próby dwie. Kiedyś miałam bardzo starego Browna, chyba piątkę, czy jeszcze wcześniejszą wersję, która chodziła jak traktor. Spróbowałam raz, bardzo, bardzo mnie to bolało. Spróbowałam tylko na kawałku nogi i podziękowałam. Później z powrotem goliłam się maszynkami i potem przyszedł czas na drugi depilator. Był to Brown Circa Peel 9, czyli chyba to jest teraz najnowszy model. Powiem Wam, że też użyłam go raz, ale tutaj tym razem użyłam go na całym ciele, oprócz okolic bikini. Tam niestety nie dałam rady. Miałam bardzo duże opuchlizny w każdych miejscach, gdzie go stosowałam. Wszędzie, wiecie, jak porobiły mi się te takie czerwone kropki po każdym z włosków, to te wszystkie te kropki napuchły. Nie wyglądało to zbyt estetycznie i praktycznie musiałam ten zabieg robić totalnie na początku weekendu, żeby przez weekend ta skóra mi odpoczęła. Miałam oczywiście pełno ranek drobnych i tak dalej, tak więc niestety depilacja depilatorem nie jest dla mnie. Używałam tego depilatora potem tylko jako golarki, bo on miał wymienne nakładki i właśnie nakładkę golącą używałam już później. Potem stwierdziłam, że ten depilator sprzedam, bo po co on ma u mnie leżeć, skoro ja używam z niego tylko nakładki golącej. I teraz nastał moment, na który bardzo długo czekałam i bardzo chciałam sprawić sobie taką rzecz, tylko nie byłam pewna, jaką wersję sobie wybrać. I to jest moja zdobycz z eBaya, a mianowicie mam tutaj urządzenie do laserowego usuwania owłosienia. Zaraz powiem Wam troszeczkę więcej o nim, ale na wstępie powiem Wam, jak do tego doszło, że go zdobyłam. Tak więc nie nastawiałam się nawet na tę bogatą wersję, jaką mam, ale zdarzyła się okazja, że na eBayu zaczęłam sobie tam podglądać, wiecie, drobne licytacje z tymi urządzeniami laserowymi. Widziałam, że to, które właśnie zakupiłam w sklepach internetowych, kosztuje około 230 euro. Na eBayu widziałam nawet za 150 nowy można kupić. Widziałam, że w Polsce one chodzą po około 1000 zł, co jest dla mnie kosmiczną ceną i na pewno bym sobie nie kupiła za 1000 zł takiego urządzenia, ale zdarzyła się okazja, że trafiłam na licytację i mimo drobnych zasobów pieniężnych stwierdziłam, że muszę go mieć i stwierdziłam, że tak, jeżeli licytacja dojdzie do max 80 euro, biorę go. Wylicytowałam go za 71 euro dokładnie, tak więc powiedzcie same, 230 euro, a 70? No wiadomo, musiałam go wziąć, tak? Zaraz Wam wytłumaczę, na czym to wszystko polega, ale najpierw pokażę Wam, z czego składa się mój zestaw. Tak więc tutaj mam pudełko, w jakim przyszło do mnie urządzenie. Niestety nie mam rachunku na to urządzenie, dlatego że osoba, która to sprzedawała, sama dostała to jako prezent i niestety rachunku nie miała. I tu mamy docelowe pudełko z urządzeniem. Jest to Silk & Glide Express i to jest wersja 300 tysięcy impulsów. Najuboższa, najtańsza wersja jest 50 tysięcy impulsów, potem jest chyba 150, no i właśnie jest ta 300. Wiem, że jeszcze jest wersja 400 tysięcy, ale akurat trafiła mi się taka i tak nastawiałam się na tą 150 tysięcy impulsów, tak więc jestem bardzo zadowolona, że udało mi się wyrwać tę. Pokażę Wam może najpierw, jakie tu akcesoria mam do tego. Tak więc mam okulary, dzięki którym ochronię swoje oczy przed promieniami UV. Już Wam pokazuję. Zarąbiste, co? Ale wiecie, co jest najlepsze? Że one tak
zarąbiście się trzymają twarzy, że chciałabym mieć takie okulary na co dzień, takie, które by tak dobrze trzymały się twarzy. I tutaj mamy właśnie takie, one są półprzezroczyste, takie ala zielone. I jeszcze są drugie w zestawie. I te drugie są całe czarne. Ten sam model, tylko nie wiem, czy on po prostu bardziej nie chroni przed tymi promieniami świetlnymi, bo te jaśniejsze mają znaczenie Safe Light Pro F2, a to jest Safe Light Pro F5, tak więc myślę, że te jeszcze bardziej chronią oczy. Tak mi się wydaje na moją logikę. Tu oczywiście instrukcja obsługi, całe szczęście jest też po polsku, także bardzo fajnie. I przejdźmy do samego pudełka. Otwieram. Tak więc tutaj mam kolejne pudełko. Zawartość pudełka, raz już używałam tego urządzenia, dlatego tak nieschludnie jest tutaj wrzucony ten zasilacz. Tutaj mamy właśnie zasilacz, on ma wymienne nakładki, jest też przejściówka na angielską. Jak wiecie, ja jestem w Niemczech, więc angielska jest mi niepotrzebna, ale w razie jakby chciał ktoś kupić, a mieszka w Anglii, to takie nakładki są dołączone do zestawu. Mamy jeszcze akcesorium, którym jest lusterko. Lusterko dość dużej wielkości. I co jest fajne, to że, zobaczcie, ono tutaj się nam wygina, tak jak chcemy. O, trochę opada, chyba jest licho. No, tak jak chcemy je sobie wygiąć, to tak można je powyginać. Tak więc pewnie fajnie nadaje się do okolic bikini. Teraz je odwrócę, żeby Wam nie świecić i pokażę Wam, co tutaj jeszcze się znajduje. Mamy tutaj jeszcze pensetę i taki grzebek do przeczesywania naszego owłosienia. Tutaj jest też szmatka i samo urządzenie wygląda tak. Powiem Wam, że wielkością sama się przeraziłam. Myślałam, że to będzie gdzieś o połowę mniejsze. No to jest, zobaczcie, no dobra, nie prawie jak moja głowa, ale jeszcze trochę brakuje. Fajne, dość... Powiem Wam, nie jest takie ciężkie to urządzenie. Tutaj jest ten główny przycisk, to duże, co tutaj widzicie i czym pstrykam. Z tej strony mamy włącznik i w zależności od tego, ile razy klikniemy na ten przycisk, taka ustawi się moc. Tak więc to jest samo urządzenie, tak wygląda ono z przodu, jeżeli jesteście ciekawi. W ogóle powiedzcie mi, czy jaką formę depilacji Wy stosujecie, bo też mnie to bardzo ciekawi, czy jest ktoś z Was, kto stosuje formę depilacji właśnie takim urządzeniem HPL, który właśnie ma usuwać owłosienie impulsami świetlnymi. I teraz powiem Wam troszeczkę więcej o tym, o co chodzi z tymi 300 tysiącami impulsów. Jak wiadomo, te impulsy się zużywają, ale czym więcej tych impulsów jest, tym dłużej to urządzenie nam posłuży. I tu producent zapewnia nas też o tym, że nie musimy wymieniać wkładów w tym urządzeniu. Ono będzie nam służyło bez wymiany czegokolwiek w nim, bo wcześniejsze urządzenia miały wymieniane te nakładki z tym światłem, z tą częścią, która właśnie emituje to światło na naszą skórę. I tutaj już właśnie ta wersja jest z tym lepsza, że już nie musimy tutaj nic wymieniać, ona powinna nam działać i służyć przez długi, długi czas. Producent zapewnia nas także, że całe ciało możemy sobie wydepilować w mniej niż 20 minut. I powiem Wam, że raz już stosowałam to urządzenie, już sobie raz zrobiłam zabieg, kolejny mam za 2 tygodnie, a skąd to wiem, to zaraz Wam powiem. Tak więc zabieg był naprawdę szybki. Możemy w dwojaki sposób używać tego urządzenia. Możemy przykładać do każdego kawałka skóry, przykładać i klikać, przesuwać i klikać, przesuwać i klikać. A możemy też trzymać cały czas ten przycisk i po prostu przejeżdżać sobie po kawałkach. Wtedy trwa to o wiele krócej, szybciej taki zabieg nam mija. Po prostu trzeba być dokładnym, aby nie przejeżdżać 2 razy po tym samym miejscu, bo to też nie jest wskazane. I powiem Wam, dlaczego wiem, że za 2 tygodnie mam następny zabieg. Ponieważ tak zaleca producent do mojego typu skóry i do mojego koloru włosów.
Tak więc robię to co 2 tygodnie na razie. Zainstalowałam też aplikację, która przeznaczona jest do tego urządzenia. Wypełniłam sobie wszystko tam, co było potrzebne, czyli po prostu kolor skóry, kolor włosów na każdej partii mojego ciała. I tam mam zaznaczone dokładnie, kiedy mam wykonać następny zabieg, tak więc nie zapomnę, aplikacja na pewno mi o tym przypomni i to jest bardzo fajne. Jeszcze z tego, co mówi nam producent, czytam ze strony internetowej, to rezultatem powinno być zmniejszenie wzrostu włosa aż do 92% po regularnym wykonywaniu tych zabiegów. To urządzenie jest przeznaczone zarówno na twarz, jak i na ciało, a także mogą stosować je mężczyźni na swoją klatę bądź plecy na przykład. I jest to urządzenie przeznaczone również do ciemniejszej karnacji, gdzie wcześniejsze edycje tego urządzenia niestety nie miały takiej możliwości. No i producent oczywiście zapewnia nas o tym, że jest to bezbolesny zabieg, bezbolesny i skuteczny. Powiem Wam, że było tam napisane, żeby po prostu sprawdzać sobie na kawałku ciała od najsłabszego poziomu intensywności po coraz wyższy. I ja stanęłam na trójce, poziomów jest 5, ja stanęłam na trójce, bo producent zaleca, że kiedy zaczynamy czuć dyskomfort, kiedy ta depilacja jest dla nas jeszcze komfortowa, jeszcze w strefie komfortu, wtedy powinniśmy przystać na tym poziomie i w moim przypadku była to akurat trójka, tak więc mój poziom to 3. Zobaczymy, jak to urządzenie będzie się sprawdzało. Zabieg trwał naprawdę niewiele. Jeszcze pragnę Wam wspomnieć, że to nie jest tak, że nie musicie się wtedy golić, czy coś w tym stylu, że to Wam zaraz natychmiast szybciutko usunie te włosy. Polega to na tym, że musicie najpierw dokładnie wygolić całe ciało, albo mieć to ciało totalnie gładkie, albo maksymalnie włoski muszą mieć 1 mm. Wtedy ten zabieg naprawdę działa i jeżeli jesteście zainteresowane takim produktem, chciałbyście sobie kupić, to wiedzcie o tym, że najpierw musicie tak czy siak ogolić całe swoje ciało, później poświęcić jakieś pół godzinki na taki zabieg. U mnie to trwało naprawdę chyba nie więcej niż 20 minut, a przejechałam dosłownie całe ciało. Tak więc jestem w szoku, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jak po pierwszym razie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Jeżeli będziecie chciały oczywiście jakiś filmik na temat tego, jak tam rezultaty u mnie po jakimś czasie, to oczywiście ja taki film dla Was nagram za jakiś czas, kiedy zobaczę jakieś rezultaty. Jeżeli nie będę ich widziała, to przypomnijcie mi, żebym nagrała dla Was ten film. Ja oczywiście dla Was nagram, nawet jeżeli rezultatów nie będzie żadnych. Bądź odpowiem Wam w komentarzu na wszelkie Wasze pytania. Dajcie znać, jak to jest u Was z tą depilacją. U mnie niestety golenie zwykłą maszynką, obojętnie ile ostrzową, po prostu golenie do totalnie gładkiej skóry nie jest zbyt przyjemne, dlatego że zawsze mam straszne podrażnienia po tym i bardzo, bardzo duży czuję po tym dyskomfort. Tak więc ja tak czy siak przed zabiegiem golę ciało golarką elektryczną, już nie golę się maszynką, jedynie na nogach i rękach, ale w strefach bikini i pod pachami już wolę stosować sobie golarkę elektryczną. Dajcie znać, jak u Was jest z depilacją, czego używacie, co stosujecie, może macie jakieś triki, aby uniknąć podrażnień i tak dalej. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie o takim urządzeniu, czy stosowałyście, czy może byłyście na takim zabiegu laserowego usuwania owłosienia u kosmetyczki, czy to przyniosło jakieś efekty. Jestem bardzo ciekawa. Kciukujcie, jeżeli film Wam się podoba. Mam nadzieję, że bardzo miło oglądało Wam się ten film. Mnie bardzo miło było go dla Was nagrać. Buziaki, do następnego, pa pa!